Pomysł był właśnie taki, że oni nam udostępnią przenośne, że tak powiem, laboratorium, takie samochodowe, a w przyszłości, jak zbudujemy laboratorium tutaj fali anten, oczywiście mamy takie laboratorium, ale chcemy zbudować na nowym budynku numer 4, tutaj w naszym kampusie, że my im możemy wtedy udostępnić pomiary tak zwane stacjonarne. Rozpoczynamy kurs propagacja fal i anteny i my mamy teorię, obliczenia, całki, a tutaj mają praktykę, wiedzą po co te całki się rozwiązuje. Za nami laboratorium ruchome pomiarowe służące do pomiarów bardzo szerokich zakresów częstotliwości. To jest ostatni moment, żeby zobaczyć, jak wygląda sygnał analogowy telewizyjny. To ostatnie momenty, bo potem cyfrowy już będzie, a to już im zostanie w pamięci, jak gdyby zakodowane, że będą widzieli, jak ten sygnał wygląda. Jak wygląda sygnał telewizji analogowej? Widmo. Nośna wizji, modulowana amplitudowo. Nośna fonii, modulowana amplitudowo. Tu jest stereonika. Nadawany cyfrowo. No i tutaj jest cały ten tor, to jest tor luminanci, czyli to...